Dzień dobry. Dzisiaj filmik o jednej z jasnych kart z historii Kielc, którą jest dla mnie rewolucja 1905 roku. Wtedy nasi przodkowie stanęli na wysokości zadania, zachowali się jak bohaterowie. W ogóle w 1905 roku na terenie całego zaboru rosyjskiego miały miejsce liczne strajki, manifestacje, nawet walki z rosyjską żandarmerią, z wojskiem. Była to walka o prawa polityczne, społeczne, narodowe i w Kielcach nie było inaczej. Rewolucja 1905 roku zaczęła się w Kielcach w lutym, na początku lutego, od strajku młodzieży z gimnazjum męskiego oraz żeńskiego. Uczniowie domagali się m.in. wprowadzenia języka polskiego do nauczania, wprowadzenia polskich nauczycieli, zniesienia panującego w szkołach systemu policyjnego. Poparli ich kieleccy robotnicy, stanęły fabryki i tak to się zaczęło. W ciągu następnych miesięcy z różnym natężeniem miały miejsce strajki, manifestacje organizowane głównie przez lewicę, przez Polską Partię Socjalistyczną. W ich trakcie pojawiały się postulaty ekonomiczne, ale dominowały polityczne, takie jak konieczność zaprowadzenia demokratycznej konstytucji, swobód obywatelskich, samorządu. I ruch ten został poparty przez część drobnomieszczaństwa i inteligencji. W Kielcach dominowała wtedy narodowa demokracja, która odżegnywała się od nielegalnych form walki z caratem, ale endecja poparła na przykład strajk młodzieży. Z takich ważniejszych wydarzeń: w lipcu 1905 roku miała miejsce manifestacja, w której brało udział około 800 osób. W jej trakcie wojsko oddało salwę do protestujących. Zostało rannych co najmniej 4 osoby, w tym 16-latek. W październiku, listopadzie, grudniu miało miejsce takie kolejne wzmożenie. Wtedy zdarzały się manifestacje, w których brał udział po około 1000 osób, a biorąc pod uwagę, że wtedy w mieście, że miasto liczyło około 30 tysięcy mieszkańców, no to był to ruch naprawdę zauważalny. W listopadzie uczennice z kieleckiej szkoły elementarnej, dzisiaj byśmy powiedzieli podstawowej, wydały petycję, w której domagały się polskiej szkoły. I wtedy, w tamtym czasie, była to jedyna taka petycja w całym Królestwie Polskim. W tym samym miesiącu prezydent zwołał posiedzenie, w czasie którego podjęto decyzję, aby w magistracie zaprowadzić język polski. Ale ta decyzja oczywiście nie została zaakceptowana przez rosyjskiego gubernatora. Ci ludzie ryzykowali. Protestująca młodzież została wyrzucona ze szkół. Kieleckie więzienie było przepełnione. Oczywiście mnożyły się kary administracyjne, ale ludzie byli zsyłani przecież w głąb Rosji. Do końca 1906 roku sądy polowe w samych Kielcach wydały 20 wyroków śmierci. W pewnym momencie carat cofnął się i wydał zgodę na tworzenie różnego rodzaju organizacji oświatowych, społecznych. I wtedy w Kielcach powstały na przykład różnego rodzaju kursy dla analfabetów dorosłych, w czasie których młodzież uczyła dorosłych pisać i czytać, oczywiście nieodpłatnie. Powstał kielecki oddział polskiej macierzy szkolnej, która miała zakładać szkoły. Powstała czytelnia naukowa. Carat szybko przeszedł do kontrofensywy i te organizacje musiały zostać zamknięte, ale na przykład na bazie księgozbioru czytelni powstała biblioteka publiczna, która już przetrwała. I ta rewolucja 1905 roku w Kielcach jest chyba zapomniana. Większą uwagę przykładam na przykład do roku 1914, ale ja uważam, że niesłusznie, ponieważ w porządku, tak jak mówiłem, wtedy te strajki, manifestacje, walki miały miejsce na terenie całego zaboru rosyjskiego. Ale dobrze zdać sobie sprawę, że Kielce były istotnym punktem na mapie tej rewolucji.
I z rewolucją 1905 roku w Kielcach wiąże się niejedna kapitalna historia, którą myślę w najbliższym czasie jakoś spróbuję przytoczyć. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć.